Kujawsko-Pomorska Szkoła. Witajcie, moi drodzy. Przed nami język niemiecki. Jest już z nami pani profesor Anna Schmelter i temat... Strona bierna dzisiaj stanu i czynu. Czyli prosty temat, myślę, że wszyscy zrozumiecie. Guten Abend, dobry wieczór. No właśnie, strona bierna dzisiaj może niezbyt prosty temat. Na dodatek to będzie część pierwsza strony biernej, bo pominiemy sobie dzisiaj wyjątki, jakieś formy konkurencyjne i czasownik modalny. Tym zajmiemy się nieco później. A strona bierna w języku niemieckim jest po pierwsze używana bardzo często, o wiele częściej niż w języku polskim. I można ją tworzyć w sytuacjach, w których w języku polskim nie jest możliwa. A poza tym ma dwie różne formy, to znaczy mamy Zustandspassiv, czyli stronę bierną wyrażającą stan, i Vorgangspassiv, czyli stronę bierną wyrażającą działanie. Obie te strony bierne dzisiaj sobie omówimy w, może nie we wszystkich czasach, ale prawie we wszystkim, spróbuję Wam to pokazać. I zaczniemy sobie od strony biernej wyrażającej stan, czyli od Zustandspassiv. Tak naprawdę to powinniśmy najpierw zacząć od Vorgangs, ale chciałam Was zachęcić, ponieważ ona jest dużo łatwiejsza. Dlaczego powinno się zacząć od Vorgangspassiv? Dlatego, że Zustandspassiv jest jakby skutkiem działania, coś się wydarzyło i mamy jakiś stan. Na przykład przygotowywaliśmy kolację i ona jest teraz już ugotowana i właśnie ta kolacja jest ugotowana, to będzie ten Zustandspassiv, czyli strona bierna wyrażająca stan. Ona ma bardzo prostą konstrukcję. Co do zasady, odmieniamy czasownik sein w zdaniu, natomiast ten czasownik główny, o który nam tak naprawdę chodzi, będzie na końcu zdania w formie particip perfect, tudzież inaczej nazywanej particip 2. To jest ta forma, której używacie do czasu perfect, czyli wszystkie gegangen, gemacht, verkauft, reduziert i tak dalej. Czyli ta trzecia forma tak zwana czasownika. Najważniejsze czasy, w których stosuje się ten Zustandspassiv, to jest czas teraźniejszy, präsens, i czas preteritum, czyli czas przeszły prosty. Można stosować ją też w innych czasach i to też pokażę, w jaki sposób to robić. Ale dla nas najważniejsze, albo dla Was najważniejsze w kontekście egzaminów jakichś, to będą właśnie te dwa czasy, präsens i preteritum. No i teraz, jeżeli mamy powiedzieć jakieś zdanie w stronie biernej właśnie i chcemy powiedzieć, że książka jest przeczytana, to co Wam już powiedziałam, odmieniamy czasownik sein i potrzebujemy particip 2. Das Buch ist gelesen. Książka jest przeczytana. Nic więcej nie trzeba tutaj robić. Das Türschloss ist schon repariert. Zamek do drzwi jest naprawiony. Ist repariert. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, nie wiem, pizza jest zjedzona. Die Pizza ist gegessen. Po prostu. Das Kind ist geimpft. Dziecko jest zaszczepione. Die Häuser sind gebaut. Budynki, domy są zbudowane. Za każdym razem macie trzecią formę czasownika, ona troszeczkę nam przypomina czas przeszły perfekt, ale zawsze jest czasownik sein odmieniony. Du bist eingeladen, jesteś zaproszony. Die Arbeiter sind entlassen, pracownicy są zwolnieni. I w czasie preteritum bierzemy po prostu drugą formę tego czasownika sein, czyli jego formę przeszłą war. I oczywiście odmieniamy ją, tak jak w preteritum, przez osoby. Przypominam, że w preteritum pierwsza i trzecia osoba jest identyczna, a w pozostałych osobach dajemy zwykłe końcówki, takie jak w czasie teraźniejszym, czyli mamy na przykład ich war, du warst, er sie es war, wir waren, ja wart, sie waren. Das Buch war gelesen, książka była przeczytana. Das Türschloss war schon repariert. Mamy sytuację, ich bin nach Hause zurückgekommen und ich dachte, ich muss noch das Türschloss reparieren und eine Überraschung, das Türschloss war schon repariert. Czyli już był naprawiony. Das Kind war schon geimpft. Dziecko było zaszczepione. Die Häuser waren gebaut. Du warst eingeladen. Und die Arbeiter waren entlassen. Jedyna różnica w konstrukcji między tymi dwoma czasami to jest właśnie różnica w formie czasownika sein. Cała reszta jest już zrobiona. Właśnie, wszystko jest już zrobione, alles ist schon gemacht. Sklep jest zamknięty. Der Laden ist geschlossen, i tak dalej.
W czasie teraźniejszym czasownik sein możemy zamienić na czasownik bleiben ewentualnie, jeżeli proces, o którym mówimy, jest odwracalny. To znaczy, jeżeli powiemy pizza jest zjedzona, no to tego procesu raczej odwrócić nie możemy, tak? Bo nie stworzymy jej nagle z powrotem. Natomiast tutaj macie przykład, der Laden ist geschlossen albo der Laden bleibt geschlossen, czyli sklep jest zamknięty, ale można go otworzyć, czyli ten proces zamknięcia można odwrócić. W takiej sytuacji możemy zamienić czasownik sein na bleiben. Zum Beispiel in unserer Covid-Situation können wir sagen, die Einkaufsgalerien waren geschlossen oder blieben geschlossen und jetzt hat sie jemand aufgemacht. Zustandspassiv w czasie perfekt również odmieniamy czasownik sein, ale żeby podkreślić przeszłość perfektu, przeszłość tej formy, za particip perfect będziemy jeszcze mieli jeden particip perfect, czyli formę przeszłą od czasownika sein. Ja byłem w perfekcji, to jest ich bin gewesen. I tutaj między tym bin gewesen mamy jeszcze inny czasownik w czasie przeszłym. Na przykład, die Bibliothek ist um 19 Uhr geschlossen gewesen. Biblioteka była o 19 zamknięta. Albo jest zamknięta o 19. Am Abend ist mein Hund schon gewaschen gewesen. Wieczorem mój pies był już umyty. Ist gewaschen gewesen. Das Auto ist gestern repariert gewesen. Samochód został wczoraj naprawiony. Był wczoraj naprawiony. Ist repariert i znowu za każdym razem gewesen. Podobnie będziemy tworzyć pluskwamperfekt. Tylko tak jak zawsze w pluskwamperfekcie stosujemy drugą formę czasowników posiłkowych, czyli zamiast sein mamy war, a zamiast haben mamy hatte, to tutaj również zastosujemy drugą formę czasownika sein, czyli po prostu war. Cała reszta pozostaje taka sama jak w perfekcie, czyli znowu na końcu będziemy mieli dwa czasowniki. Die Bibliothek war um 19 Uhr geschlossen gewesen. Am Montag waren die Äpfel gepflückt gewesen. W poniedziałek jabłka już były zebrane. Das Auto ist gestern repariert gewesen, to jest czas perfekt, natomiast w pluskwamperfekcie mielibyśmy das Auto war gestern repariert gewesen. Tylko taka jest różnica między tymi dwoma czasami. No właśnie, i teraz gdybyśmy mieli stworzyć zdania, na przykład mielibyśmy powiedzieć ciasto jest upieczone, ciasto to jest der Kuchen, wiem, że wszyscy wiedzą, ale na wszelki wypadek, piec to jest czasownik backen i teraz jeżeli mamy stworzyć zdanie w stronie biernej stanu, to ten nasz, to nasze ciasto jest podmiotem, der Kuchen, odmieniamy czasownik sein, ist i gebacken, forma przeszła trzecia od czasownika backen. Budynek szkoły jest zamknięty, das Schulgebäude ist schon geschlossen. Schließen, schloss, geschlossen, bierzemy jego trzecią formę. Garnitur jest kupiony, der Anzug garnitur ist, no i trzecia forma od kaufen, gekauft. Wszystkie pokoje są zarezerwowane, das Zimmer to jest pokój, pokoje to są die Zimmer, wszystkie pokoje alle Zimmer sind schon gebucht. Czasownik buchen, oczywiście istnieje też reservieren. Można powiedzieć, alle Zimmer sind reserviert. Myślę, że jednak lepszym w takiej sytuacji hotelowej jest buchen. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Zustandspassiv. Myślę, że nic skomplikowanego tam nie znajdziecie. Natomiast Vorgangspassiv ma już swoją taką specyficzną bardzo konstrukcję. To jest strona bierna wyrażająca proces, czyli budynki są budowane, prace klasowe są sprawdzane przez nauczyciela itd. Będziemy mieli jeden główny czasownik w stronie biernej procesu i to będzie czasownik werden. Niezależnie od tego, w którym czasie będziemy tworzyć stronę bierną procesu, ten Vorgangspassiv, to za każdym razem w jakiejś formie to werden będziemy mieli. Werden to jest czasownik używany w wielu konstrukcjach, między innymi w czasie przyszłym. Jego formy trzy, te formy z tabeli czasowników nieregularnych, którą mam nadzieję, że macie opanowaną, to jest werden, wurde, geworden. Jest to czasownik dynamiczny, czyli łączy się w stronie biernej, w czasie perfekt z czasownikiem posiłkowym sein. I to jest dla nas też bardzo istotne w stronie biernej, będziemy z tego wszystkiego korzystać.
Forma werden to jest bezokolicznik, czyli to jest coś, co jest używane w czasie teraźniejszym i jest też używana w czasie futur eins, czyli w czasie przyszłym. Future ist fein również, ale my tego omawiać w ogóle nie będziemy. Później mamy formę przeszłą wurde, która jest stosowana do czasu preteritum i tutaj również będziemy ją stosować. I następnie mamy formę przeszłą geworden, imię słów czasu przeszłego, stosowaną do czasu perfect i do pluskwamperfekt. W stronie biernej będziemy stosować tą formę nieco ułomną, to znaczy zawsze w stronie biernej w perfekcie i w pluskwamperfekcie będziemy stosować samo worden. Odcinamy ten prefiks g, ten przedrostek i zostawiamy sobie samo worden i musimy pamiętać, że czasownik łączy się z sein. No i teraz po kolei. Gdybyśmy sobie wzięli jakieś zdanie w czasie teraźniejszym, aktyw to jest strona czynna, der Mann schreibt einen Brief, mężczyzna pisze list, mężczyzna jest naszym podmiotem, brief jest dopełnieniem, podmiot jak zawsze w mianowniku, w nominatywie, a dopełnienie jest w akuzatywie, czyli w bierniku. I teraz strona bierna polega na tym, po pierwsze, żeby zamienić podmioty. Nie mężczyzna pisze list, tylko list jest pisany przez mężczyznę. Czyli to nasze dopełnienie musimy zamienić na podmiot. A jeżeli mamy to zamienić na podmiot, to znaczy, że musimy zmienić przypadek. Musimy to zmienić na nominativ. Einen Brief wskazuje nam na akuzatyw rodzaju męskiego. Nie ma tutaj, myślę, żadnej wątpliwości, bo ten rodzajnik einen występuje tylko w tym miejscu. To jest jedna rzecz, czyli zamiana podmiotów. Druga rzecz jest taka, że musimy mieć sprawcę, to znaczy jeżeli mamy jakiegoś sprawcę w stronie czynnej, to on musi znaleźć swoje miejsce w zdaniu w stronie biernej. Czyli będziemy mieli, list jest pisany przez mężczyznę. Konstrukcja wygląda w ten sposób. Ein Brief wird von dem Mann geschrieben. To jest zdanie w czasie teraźniejszym. W stronie biernej. No i teraz po kolei, skąd to się w ogóle wzięło. Ten list, tak jak powiedziałam, zostaje naszym podmiotem, czyli zamieniamy go na nominativ. Na koniec zdania przesuwamy czasownik, który mamy w stronie czynnej. Mamy tam czasownik schreiben, schreibt, der Mann schreibt einen Brief. To schreibt zamieniamy na trzecią formę, czyli na Partizip 2 i stawiamy zupełnie na końcu. Za tym jest tylko kropka. Geschrieben macie na końcu. No ale wiemy o tym, że w języku niemieckim na drugim miejscu w zdaniu musi być odmieniany jakiś czasownik. Oczywiście nie mówię o zdaniach, w których zmieniamy szyk na końcowy czy przestawny, ale tam, gdzie mamy szyk prosty, w takim zwykłym, prostym zdaniu musimy mieć czasownik na drugim miejscu. No i w stronie biernej na drugim miejscu będziemy odmieniać czasownik werden. Tu mamy passive present, czyli dokładnie odmieniamy tą formę werden. Ona jest nieregularna, stąd też wzięło się tutaj to wird. Tak dla przypomnienia, na wszelki wypadek, tak się odmienia ten czasownik. Ich werde, du wirst, er, sie, es, wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden. Liczba mnoga jest zawsze regularna. List jest w trzeciej osobie, dlatego mamy to wird. Następnie mamy wprowadzić sprawcę. Sprawca jest wprowadzane przez słówko von, czyli zawsze mamy podmiot, potem mamy czasownik werden odmieniony, a później wprowadzamy sprawcę. A jeżeli wprowadzamy sprawcę przez von, czyli tego mężczyznę, którego mieliśmy jako podmiot w poprzednim zdaniu, to po von zawsze musi być dativ. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Czyli tego mężczyznę, der Mann, zmieniamy na dem Mann, żebyśmy mieli dativ. Gdyby tam były jeszcze jakieś dopełnienia, to po kolei potem sprawcy wszystkie się je przepisuje. Nie pomijamy żadnego słówka, no i tak, żebyśmy mieli to geschrieben na końcu. W kontekście egzaminów, może być tak, że na przykład czasami pominiecie jakieś dopełnienie i zdanie jest jak najbardziej poprawne, ono jest zrozumiałe, w zasadzie nie ma w tym żadnego problemu. Ale w kontekście egzaminów, jeśli pominiecie jakieś dopełnienie, jakieś tam malutkie, nieznaczące w sumie nic słówko, to po prostu można stracić wszystkie punkty za zadanie. Dlatego zawsze pamiętamy o tym, żeby zapisać wszystko. Lepiej jest mieć więcej niż mniej. No i przykładowe zdania w pasywie presens. Das Kind zeichnet ein Bild. Das Kind jest naszym podmiotem. Zamieniamy podmioty. Ein Bild wird, czasownik werden. Von dem Kind, czyli mamy sprawcę.
gezeichnet, trzecia forma. Man baut hier viele neue Häuser. No i teraz mamy takie zdanie, specjalnie tutaj wzięłam, w którym mamy nieosobowy podmiot. Słówko man to jest podmiot oznaczający jakiś zbiór ludzi, nieokreślony. Wiadomo, że chodzi o ludzi, ale nie wiadomo, nie jesteśmy w stanie dokładnie palcem ich wskazać. Tutaj buduje się dużo nowych domów, w teatrze nie wolno palić, w kinie je się dużo popcornu i tak dalej. Wiadomo, że robią to ludzie, prawda? Ale konkretnie ich nie mamy. W takiej sytuacji nie będziemy mieli w stronie biernej sprawcy, czyli nie będzie tego von plus dativ. Później Wam pokażę jeszcze sytuacje, w których w ogóle może być problem ze wskazaniem nowego podmiotu. No ale tutaj mamy akurat podmiot, viele neue Häuser, wiele nowych domów, werden hier gebaut, mamy liczbę mnogą, więc czasownik jest w liczbie mnogiej odmieniony. Das Feuer zerstört den schönen Park. I tutaj troszeczkę inna sytuacja, gdzie mamy ogień niszczący piękny park. I teraz ten ogień jest naszym sprawcą. Piękny park, der schöne Park wird von dem Feuer zerstört. Jeżeli sprawca nie jest człowiekiem, tylko jest zjawiskiem, rzeczą, zwierzęciem, to mamy taką możliwość, żeby sprawcę wprowadzić inaczej, czyli przez słówko durch, a po durch będziemy mieli akuzatyw. Der schöne Park wird durch das Feuer zerstört. W warunkach szkolnych stosuje się to bardzo rzadko, powiedziałabym, ale jest to możliwe. Czyli każdego sprawcę możemy wprowadzić przez von, ale zjawiska, rzeczy, zwierzęta możemy wprowadzić przez durch z akuzatywem. Man arbeitet heute mehr zu Hause. No i tutaj mamy przykład zdania, w którym nie ma podmiotu nowego. Dzisiaj pracuje się dużo w domu. Nie mamy żadnego podmiotu, który możemy wskazać. Język niemiecki daje nam kilka możliwości. Możemy sobie wprowadzić sztuczny, wirtualny podmiot S. I to jest chyba najbardziej bezpieczna opcja dla tych, którzy nie czują się zbyt pewnie, nie będą wiedzieli, jaki czasownik, później czasownik odmienić i tak dalej. Czyli możemy w takiej sytuacji bezpodmiotowej stworzyć sobie ten sztuczny podmiot S. Es wird heute mehr zu Hause gebaut. I znowu mamy zdanie z man, więc nie mamy sprawcy. Możemy też zacząć od takich słówek jak heute, jetzt, hier na przykład. Heute wird mehr zu Hause gearbeitet. Zobaczcie, że jedyną różnicą między drugim a trzecim zdaniem jest to, że nie mamy tutaj podmiotu w tym trzecim zdaniu. Passiv Präteritum to samo zdanie, które mieliśmy tylko w innym czasie. Der Mann schrieb einen Brief, czyli znowu będziemy mieli sytuację, w której będziemy zamieniać podmiot i dopełnienie. No i teraz jaka jest różnica między tym zdaniem, a tym, które mieliśmy w czasie Präsens? W czasie Präsens odmienialiśmy czasownik werden. Tutaj też będziemy odmieniać czasownik werden, ale w jego drugiej formie, czyli w formie preteritum. W tej formie, w którą zwykle byście używali w czasie preteritum. Ein Brief wurde von dem Mann geschrieben. Czyli znowu schreiben wylądowało na końcu zdania, w trzeciej formie. Sprawca jest po czasowniku werden. Nasz list jest podmiotem. Jedyna różnica to jest właśnie forma czasownika. Czasownik werden swoją drugą formę ma wurde. I tu mamy odmianę w czasie preteritum. Przypominam, w preteritum pierwsza i trzecia osoba są takie same. Ich wurde, er sie es wurde. W pozostałych osobach mamy zwykłe końcówki czasu teraźniejszego. Das Kind zeichnet ein Bild. Nasz obrazek jest podmiotem. Ein Bild wurde von dem Kind gezeichnet. W czasie teraźniejszym das Kind zeichnet ein Bild. Ein Bild wird von dem Kind gezeichnet. Jedyna różnica to jest forma czasownika. Man baute hier viele neue Häuser. Viele neue Häuser wurden hier gebaut. Znowu ta sytuacja, w której nie mamy sprawcy. No i ta sama sytuacja dokładnie z ogniem i z parkiem. I jeszcze raz, w czasie preteritum, w pasywie preteritum, znowu możemy wprowadzić sprawcę przez durch, jeżeli sprawca nie jest osobą. Man schrieb damals viele Briefe. To jeszcze jeden przykład z podmiotem man, czyli z tym podmiotem nieosobowym albo niekonkretnie osobowym. No i teraz co możemy zrobić? Viele Briefe są naszym nowym podmiotem. Wiele listów zostało wówczas napisanych. Viele Briefe wurden damals geschrieben. Moglibyśmy też zacząć to zdanie od damals, wówczas, ale
To już tylko po to, żeby coś zrobić ze stylem może Damals wurden viele Briefe geschrieben. To też byłoby dobrze. Teraz mamy takie zdanie, w które jest w stronie czynnej kompletne, man rauchte, palono. Palono papierosy, w języku polskim mielibyśmy papierosy jako podmiot, w języku niemieckim samo rauchen już oznacza palić papierosy, więc nie mamy tego podmiotu. No i teraz co robimy? W zasadzie musimy użyć tego wirtualnego podmiotu, o którym Wam mówiłam, czyli stosujemy słówko es i do niego odmieniamy czasownik wurde, es wurde geraucht, palono, było palone. Man renovierte hier viel. Tu taki przykład, w których możemy kilka rzeczy wystawić na początek. Po pierwsze, znowu to nasze es. Es wurde hier viel renoviert. Możemy zastosować viel. Dużo było tu remontowane. Viel wurde hier renoviert. Albo możemy zacząć od hier wurde viel renoviert. Czyli mamy trzy możliwości. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś nie czuje się pewny, nie do końca wie, co tak naprawdę powinno być na początku zdania, a nie widzi faktycznie podmiotu, bo nie może go być, to wtedy najbezpieczniej jest zastosować sobie es. Zawsze macie wtedy trzecią osobę liczby pojedynczej czasownika i myślę, że nie ma wtedy żadnych komplikacji większych. Strona bierna w czasie perfekt. Der Mann hat einen Brief geschrieben. To już wiemy, że musimy zamienić podmiot i dopełnienie. No i teraz mamy sytuację taką, że pojawił nam się na drugim miejscu w zdaniu czasownik sein. Ten czasownik sein pojawił się tutaj dlatego, że czasownik werden w perfekcie łączy się z sein. Mieliśmy tam ten czasownik posiłkowy. Ein Brief ist. Później mamy oczywiście sprawcę na trzecim miejscu. Znowu mamy geschrieben, z tym, że teraz dostaliśmy je już w prezencie. Od razu w stronie czynnej już mamy geschrieben podane, więc nie trzeba się zastanawiać nad formami. A na końcu zdania jest ta ułomna forma, o której mówiłam Wam kilka minut temu. Nie geworden, a worden. Dlatego, że w stronie biernej gdzieś werden być musi. Po prostu musimy je mieć, czyli w czasie teraźniejszym odmienialiśmy po prostu werden, w czasie preteritum odmienialiśmy jego drugą formę, czyli wurde, no a w czasie perfekt też potrzebujemy tego werden, tylko właśnie będziemy mieli w takiej formie ujemnej na końcu worden. Taka sama sytuacja pojawi się za chwilę w pluskwamperfekcie, ale najpierw jeszcze kilka przykładów. Die Kinder haben Musik gehört. Muzyka jest naszym nowym podmiotem. Muzyka jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli będziemy mieli Musik ist von den Kindern gehört worden. Die Kinder, przypominam, to liczba mnoga, a w liczbie mnogiej w datywie do rzeczownika dostawiamy literkę N, chyba że ona jest tam już od początku. Man hat hier viele neue Häuser gebaut. Nasze domy są naszym podmiotem, viele neue Häuser. I tu mamy, skoro one są w liczbie mnogiej, to odmieniamy czasownik do liczby mnogiej, sind hier gebaut worden. Musi być na końcu to worden. Ich habe meine Haare gewaschen. Meine Haare sind, bo tu mamy znowu liczbę mnogą, von mir, bo musi być sprawca, gewaschen worden. Polecam powtórzyć sobie zaimki osobowe przy okazji. No i właśnie, mówiłam, że bardzo podobnie będzie w pasywie pluskwamperfekt, to znaczy, że znowu będziemy mieli na końcu to worden, a jeżeli mamy przejść do pluskwamperfektu, to idziemy kroczek niżej jakby i zamieniamy czasownik sein na jego drugą formę, czyli odmieniamy jakby go w preteritum. Sprawca wprowadzany tak samo. Jeszcze raz przypominam, że jeżeli sprawca jest nieosobowy, to możemy go wprowadzić przez durch i zastosować wtedy akuzatyw. Die Kinder hatten Musik gehört. Musik war von den Kindern gehört worden. W perfekcie to brzmiało Die Kinder haben Musik gehört. Musik ist von den Kindern gehört worden. Man hatte hier viele neue Häuser gebaut. No i znowu mamy czasownik war i na końcu worden. No i teraz jeszcze strona bierna w czasie przyszłym, który często omijamy szerokim łukiem, chociaż to jest najłatwiejszy czas w języku niemieckim, a on ma taką konstrukcję trochę pomieszaną, bo będziemy mieli czasownik werden aż dwa razy. Po pierwsze dlatego, że futur wymaga czasownika werden, a po drugie dlatego, że pasyw wymaga czasownika werden, więc każda z tych form gramatycznych jakby swoją część dostanie.
Zdanie w stronie czynnej w czasie przyszłym brzmi der Mann wird einen Brief schreiben, czyli odmieniamy czasownik werden, schreiben mamy w bezokoliczniku. No i teraz jeżeli będzie to miała być strona bierna, to oczywiście zamieniamy podmioty. No i teraz odmieniamy czasownik werden, robimy ukłon w stronę Futur 1, w stronę czasu przyszłego i odmieniamy to werden, ein Brief wird, później mamy sprawcę. Potem to schreiben znowu musimy zamienić na Partizip 2, to jest w każdym czasie. I na końcu mamy znowu werden, żeby podkreślić, że to jest strona bierna. Czyli w pasywie Futur 1 jedno werden odmieniacie na drugim miejscu w zdaniu, a drugie werden stawiacie w bezokoliczniku na końcu zdania. I mamy dwa razy. I na koniec jeszcze właśnie schemat, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda, jak to werden przechodzi sobie przez wszystkie czasy. Mamy czas presens. Odmieniacie werden na drugim miejscu w zdaniu na końcu particip 2. Jak sobie przejdziemy do preteritum, czyli przechodzimy do drugiej formy czasownika, werden zmieniamy na wurde, znowu mamy particip 2. Jak przejdziemy sobie do perfektu, to werden ląduje na końcu zdania w ułomnej formie, a odmieniacie jego formę, jego czasownik posiłkowy. W pluskwamperfekcie to samo, a w futurze macie podwójnie. Tak, żeby było ciekawiej. Zachęcam do powtórki. Następnym razem pobawimy się czasownikami modalnymi. Tam w ogóle już będzie miszmasz. Zapraszam serdecznie, a za dzisiaj bardzo dziękuję.